Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej bizantyjskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc od ostatniego odcinka rządzimy już cesarstwem i w tej chwili dążymy do odbudowy Rzymu, czyli do tego, żeby dawne imperium odzyskało swoją świetność. Jest do tego coraz bliżej. Kończymy tutaj tworzyć roszczenia we Włoszech. Przejęliśmy terytoria w Afryce. Mam jakąś upierdliwą małą wojnę, ale nie będziemy jej nawet kontynuować specjalnie. Okej. Może troszkę posprzątajmy we Francji. Wiem, że to nie jest nam do szczęścia potrzebne, ale nie lubię mieć takiego bałaganu na granicach. A tu są akurat jacyś wasale, którzy nie bardzo by chcieli tutaj być włączeni do naszego państwa. O, to trzeba jeszcze... A, bo tu nie mamy roszczeń, sorry, bo to jest inna już prowincja. To jeszcze chyba tu jest Francja, jak się nie mylę. O, tu są w ogóle niewierni. Dobra, czyli to będzie taka niewielka operacja w celu przywrócenia porządku na tych obszarach, więc bardzo dobrze. To, co ma wrócić do Francji, do niej wróci. Ciekawe, co tu się wydarzy. Czy zakon będzie walczył, czy nie? Tak, o dziwo, zakon walczy. Powiedzmy, poprawmy sobie relacje, czemu by nie? Wyższa jakość przedmiotu. Tutaj w sumie zostawmy niewielkie siły oblężnicze, a reszta niech już idzie na kolejny cel. I mamy kolejną koronę. Nie jest zła, ale też na pewno nie będziemy jej używać. Ja mam dużo lepszą. No, nasza żona ma romans. O, zdecydowanie będziemy ją zastraszać. I nie chciała. Myślę, że nasz władca nie będzie tutaj zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Myślę, że rozwód w tej sytuacji. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Oczywiście zgodzi się na to nasz patriarcha. Prawda, nie mamy teraz żony, ale zaraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. To była całkiem niezła, no ale no zdradzała, więc nasz władca raczej się nie będzie tutaj szczypał. Zresztą sam też ma romans, ale to inna rzecz. I weźmy może tak, co do sojuszu, o, same takie małe dziewczynki, to może sobie darujmy. Do Presti. Kurde, wszystkie takie proponują dzieci. Tu. Wtedy trzeba sobie założyć tak, że młoda żona to nowe dzieci i pewne trudności z dziedziczeniem. W teorii ją by się opłacało. Ta jest za dobre statystyki, jest w takim wieku, że raczej z tego dzieciaków nie będzie już. Weźmy ją. Myślę, że to jest okej opcja. Też z tego przecież jeszcze mogą być dzieci, ale no zobaczymy, jak to się potoczy. Jak będą, to trudno. Weźmy to szturmem, żeby zakończyć, zanim oni odbiją. Dobra, a mikrowojna wygrana. I ruszamy tutaj. Dobrze.
kolejni są gotowi dać się zwasalizować. Kto? No, gdzie mądrzeją? Widzą, że buntowanie się nie jest dla nich za rozsądne. I stopniowo poddają się tutaj woli naszego imperium. Super. I kolejne zwycięstwo. To była święta wojna. O, jakaś... Z Anglikami? A czy mamy z Anglikami wojnę, jeśli Anglicy są nasi? Wojna o to... Nie, ja nie chcę się z wami bić, bo to jest wojna z moim wasalem. Bardzo głupia sytuacja to jest, szczerze mówiąc. Nie powinno być czegoś takiego. Ale no cóż, poradzę. Co do tych ziem, które zdobyliśmy... O, Francja ma tam swoje problemy, gdzieś tutaj walczy. Francja to w ogóle się rozlazła tutaj wszędzie, tak bym to opisał. Ale na razie niech dostanie te tereny. O, to też jest Francja. W teorii też będzie trzeba to kiedyś może ogarnąć. I nie. Starczy tych romansów, nasz królu. Masz nową żonę, bądź grzeczny. I bierzemy biały pokój, bo to jest nasz wasal, więc to dziwna strasznie wojna. I dostaliśmy jakąś nową czachę, nie najgorszą nawet, zobaczymy co mamy, ale chyba mamy lepsze rzeczy. Z tego co pamiętam. No tutaj tą koronę dostaliśmy, mamy oczywiście tiarę papieską. Mamy też jeńców, których wymienimy na pieniądzory. Co to ma być? O. I zobaczmy tą czachę. Ciekawe, to maleństwo jest lepsze niż ten lisek. Ta czacha też jest chyba lepsza. Niewiele. Ale jednak, no to dajmy ją tutaj. Czaszka jakiegoś dzika. Dobra. W ogóle nasze podboje, czy nasze, z naszych wasali się tam rozszerzyły. Ciekawa sytuacja. Bułgaria w całości jest gotowa złożyć nam hołd. Trochę to szalone, ale czemu nie? Czyli naprawdę rośniemy w tej chwili już w sposób praktycznie naturalny, bez konieczności nawet jakichś wielkich podbojów. Co mi się w sumie podoba. Zróbmy ucztę, uczcijmy nasze sukcesy. Bo cesarstwo się przeradza naprawdę w supermocarstwo. No i trochę ludzi nas nie lubi i zdecydowanie będziemy kazać zapłacić za te zniszczenia w naszej mieniu. No nie. Wiem, że masz do mnie za złe, że zadaję się za blisko z twoją żoną, no ale trudno, jak nie dostaniesz artefaktu ode mnie. Te nowe budynki, co postawiliśmy, jak one tam funkcjonują? A nawet się tutaj wszystko... O, tu by trzeba było trochę pomóc, bo to samo z siebie się raczej tak dobrze nie rozwinie. I gdzieś tu żeśmy też
dobudowywali coś, no właśnie, to też trzeba trochę dofinansować na razie. Nie pamiętam, czy gdzieś więcej, ale to chyba było tyle. Tu budujemy dopiero. W sumie. I tak się będziemy tego pozbywać, to nie jest ziemia, którą chcę zachować. Jak nasz księżulek? O, już zrobił wszystko. Wiecie co, a może byśmy do całego wybrzeża tu zrobili roszczenia, żeby tak ładnie się połączyło? Ile by to trwało? No, zobaczymy. Na razie bym chciał Wenecję podporządkować. Bo to też jest na liście naszych celów oczywiście. No. I po imprezie. Ciekawe, że jak się gra cesarzem, to prawie nigdy się nie ma żadnych próśb od wasali, bo w teorii, mając tylu wasali, powinny być jakieś marudzenia od nich, ale może nie chcieli, żeby gra była zbyt upierdliwa w ten sposób. O nie, nasz syn został zamordowany. Co się stało? Utopił się, a to... Życzymy mu co najgorsze, ale nie będziemy nic chyba z tym robić, bo no, to był wypadek w sumie. O, i przynajmniej tutaj się bardzo to sprawnie odbyło. O, nawet tego nie podbiliśmy, tylko stało się naszym wasalstwem. Wiecie co? To w tej sytuacji, tej republice, ja przekażę te tereny, niech mają co im się należy, czyli Wenecka Republika Kupiecka jest de facto dalej funkcjonująca, tylko podlega nam nasz następca w tej chwili, no, obłowił się, naprawdę jest bardzo potężnym wasalem, nie powiem. Dużo terenów posiada. I myślę, że zapolujmy, nasz władca lubi polować, widzę. No, mocno odstresowuje. I co? Nie lubimy tego pana. W sumie go wykiwajmy, nie lubimy go. I dostaliśmy jakiś róża, która sporo płodności nam daje, nie jest to nam potrzebne do szczęścia, z pewnością. Tyle wam powiem. Czy tu mogę się pozbyć? Tak, to jest akurat dobry wasal, to jest nasz braciszek, który nas lubi. Niestety zaraz będziemy musieli mu jakieś ziemię zabrać. Czyli musieli, po prostu tak zakładam, że to zrobimy, bo on tutaj ma prowincję. On nam ją raczej odda, tak jest. My się troszkę zestresujemy, no ale trudno. Ale on dostał tytuł królewski od nas, więc de facto jest do przodu na tym i się powinien cieszyć. I tu zróbmy przebudowę na to. No dość zapiziałe te tereny, spodziewałem się, że będą bardziej rozwinięte. A tymczasem kończymy polowanie. No i podnieśmy troszkę kontrolę. Bardzo, bardzo ładnie. Znów tylu można wasalizować. Kurde, my nie nadążamy z tym wasalizowaniem sąsiednich państwek. No ale tak to się dzieje, jak ma się dobrego dyplomatę. Mołdawia. Kurde, czy my to chcemy? Zakładam, że to wszystko moglibyśmy wziąć. Nie, akurat ci nie chcą.
Ja chciałem tą dynastię wielu koron, ale to już się chyba oddaliło bezpowrotnie. Oczywiście, no, w teorii może, ale nie, no nie będziemy chyba aż pod to specjalnie. Chociaż tu byłyby i tak niskie podatki, a co innego jeszcze można przejąć? Tutaj, no tu, tych Angoli wszystkich. Francuzów kolejnych. A, czyli tu we Francji najwięcej. Nitra. I Grodno na wschodzie. Dawno nie miałem takiej sytuacji, żeby tak szybko się państwo rozrastało po prostu przez wasalizację. Tylko teraz trzeba by... Tak, po pierwsze tobie, jesteś tutaj w Anglii, dać to. Bo to się trzeba bardziej dzieli, to są... Chyba ci sami co we Francji. Nie, a może ci sami co w Jerozolimie? Tak, to jest... Czyli to było częścią Jerozolimy i się łoderwało. Tu mamy... mamy księżną tego. Czyli ona powinna dostać tę ziemię. Tu stworzymy nowy tytuł, żeby nie było za dużego bajzlu. I gdzie jest stolica? Tu. Czyli ty dostaniesz to. Dobra, być może później byśmy tutaj utworzyli królestwo nawet. A, bo to chrześcijanie. Ta Mołdawia jest dyskusyjna, czy ją chcemy, czy jej nie chcemy. No, ale nie, ona nie jest de jure, to jest już de jure Karpatia. To ciekawe. No, no. I budujmy kolejne rzeczy. Jeszcze nie zbudował. Ile tu jeszcze zostało? 6 miesięcy. Czyli za 6 miesięcy wojna z Włochami, które mają w ogóle jakieś wewnętrzne problemy. Na razie nas ktoś napadł. O dziwo. Kto nas napadł? No znów najeźdźcy ze wschodu. Nie. O, Szwedzi, ale katolicy Szwedzi, o dziwo. Tu mamy trochę bajzel, tak z tego co widzę. A, bo to podlega pod Bułgarię, mimo że jest częścią tego Zaporoża. Stwórzmy tutaj księstwo na razie. I dajmy to powiedzmy jemu. Bo nie chcę mieć aż takiej ilości pomniejszych wasali, bo oni tylko zapychają możliwość posiadania wasali. O, na przykład tu co mamy, patrzcie. Jakieś dziwne twory przy granicy. Ty dostaniesz to. W sumie Dalmacja i tak się rozpadnie z czasem między pomniejszych władców. Na razie niech on tutaj ma to wszystko. Nie widzę z tym problemu. On nas lubi. O, troszkę się tu uporządkowało. To jest księstwo, które dostaną oni. O. Okej. Okay. Jakoś to już tak wygląda znośniej. I tu...
Żebyś się cieszyła, kobitko, dostaniesz te tereny. Bo to jest tak jest. I tak jesteś bardzo potężna. Teraz pieniądzory dawaj, patriarcho. No i czekamy, pokonamy... O nie, choróbsko, ale dobra, nasz medyk sobie poradził. No, nawet nie jest najgorszy. I co, oczywiście, że ich po prostu zmiażdżymy w boju, co się mamy szczypać. I pani wasal 100 luzy zapłaci. Subwencje do budżetu. No i czekamy, gdzie ci wikingowie przyjdą. Nie mam pojęcia na razie. Trochę się naczekamy pewno, ale zakładam, że gdzieś tu. Albo dobra, wiecie co, weźmy to młode. Wiem, że przez to nie będziemy mieli tego wielu królestw, ale... Wydaje mi się, że to jest rozsądniejsze jednak zagrać w ten sposób i to powchłaniać wszystko, niż zostawiać to niepodległe. I mamy ostatnie roszczenia, których potrzebujemy. No, jacyś ostatni katolicy się ostali. Ciekawe, że Walakia nie chce się dać. No trudno. Mam sporo terenów. Nie będziemy chyba tego na razie bić, chociaż moglibyśmy. I lecimy dalej. A w międzyczasie zobaczmy, co tu się dzieje na dworze. Nikomu nic nie damy, no dajcie spokój. Możemy zrobić sojusz, a możemy wezwać do wojny, tylko... Po co mi wzywać do wojny, jak nie wiem, gdzie oni są jeszcze nawet. O, już wiem. Zrobimy powtórkę z rozrywki, czyli... Nasz zakon, który zresztą jest darmowy dla nas. Myślę, że znów chcemy zdobyć trochę pobożności, sławy. Najeźdźców dzikich warto rozgromić. O, stała francusko-grecka kultura. W sumie nie ma się co dziwić, bo mamy całkiem spore tereny we Francji. Okej, będzie można pewne rzeczy teraz upgrade'ować znowu. Ale po kolei. O, i mamy trybeusze, też super. Czyli tu eleganckie zwycięstwo. Teraz... tu... robimy podmiankę. Nie mamy trybeuszów? O kurde, ale spieprzałem. My zaczęliśmy nad nimi pracować, a nie że je opracowaliśmy? Czekajcie. 3 lata. Ale spieprzałem sprawę. No nic. Źle odczytałem informację. Dobra, tutaj lecimy z upgrade'ami teraz. A, nie mogę? A, bo tu już jest trójka, dobra. No to trudno, czyli muszę... Kurde, na 3 lata tyle pieniędzy się poszło w ekranie. Znaczy, mogłem zobaczyć, wiem, że mogłem zobaczyć, ja to zrobiłem tak na pałę trochę. No nic, wyszło jak wyszło.
posłuchamy trochę poezji, nawet się polubiliśmy. Zobaczmy, jakie stanowiska potrzeba uzupełnić. Bo trochę ich na pewno jest. Nie mamy tutaj. Tutaj. Dwie córki są na dworze, te są, albo są bękarcie córki, dobra, mówię, kurde, kto to jest? I na pewno ktoś jest obrażony, że nie dostał stanowiska, no, miałem rację. Też tu... co się stało? On przekazał władzę ojcu? To ciekawe. Nie, to jest jeszcze jakaś inna linia. Gdzie jest mąż naszej córki? Stracił władzę. To nam się nie podoba. Czy co? To nam się zdecydowanie nie podoba. Tylko, że on nie odda tego po dobroci, to bo zaczęło wojnę domową. Tu jest ok, tylko to powinno być matrilinearne. Żebyśmy coś ugrali. Spróbujmy może tutaj. Myślę, że któraś z naszych córek bękarcich mogłaby tutaj odegrać tą rolę. No niestety nie będziemy mogli wiele zdziałać, no ale trudno. Perspektywicznie może nasi tam wrócą do władzy. No i chyba czas na tą akcję. Czyli przejmiemy wszystko, co nam się należy. Zdecydowanie się tutaj umocnimy w ten sposób. Biedni Włosi nie mają szans. Tu mają jeszcze wojnę wewnętrzną. Czy papież zwariował? Znaczy ja wiem, że wykorzystuje moment, gdzie jesteśmy zajęci, ale... chyba zwariował, naprawdę, bo inaczej bym tego nie opisał. Akt szaleństwa z jego strony. Dobra. Ja bym wysłał połowę, żeby tam zniszczyć te oddziały już. Nie będziemy tego naprawiać. Tam nas czeka dosyć chyba elegancka bitwa. Niestety chyba uciekli. Się okaże. Tylko że nie my ich rozbiliśmy, tylko ta trzecia strona konfliktu. No trudno. Podzielmy siły jeszcze bardziej, żeby tutaj wszystko oblegać. Tu też bym wysłał już wojska, powiedzmy tu. Nie sądzę, żebyśmy mieli jakieś problemy z nimi, więc takie oblężenie dywanowe nam da więcej. Tysiąc zbrojnych, czyli praktycznie czego byśmy nie zrobili, no to będzie si. No
Bardziej się boję, że któryś z tych rebeliantów rozbiją którąś z naszych armii, tak to widzę, bo jest ich naprawdę sporo buntowników. I papież nas zaatakował, wykorzystując, że jesteśmy kurde zajęci. Oj, pożałuję tego. A 50 tysięcy zbrojnych, to całkiem sporo, nie spodziewałem się takiej dużej liczby. Ale to raczej mu niewiele da. Jednak my tu już mamy taką przewagę, uważać, chociaż no zobaczymy. Nie mówmy hop. Dobra, podzielmy te siły po raz kolejny. Niestety papież nie ma teraz własnych terenów, czyli nawet nie bardzo byśmy mogli go skrzywdzić, zajmując mu coś tymi siłami. Tu nasze wojska się regenerują trochę, jeżeli chodzi o zasoby, z tego co widzę. I dobrze, bo będziemy później musieli jakoś to ogarnąć i wysłać wszystko do Ziemi Świętej, bo zakładam, że tam się rozegra główny akt tej wojny. No i chyba widzę wojska krzyżowców, które się tu będą ruszać zaraz, ale nasi tam już przybyli, raczej w sensie nie nasi żołnierze, tylko nasi sojusznicy. Dobra, w sumie ten oddział ma maszyny oblężnicze, to warto, żeby coś oblegał, a nie tak stał i kwitł. Może najlepiej stolicę nawet. Tylko tam wpadniemy, cholera wie na co. I ciągle nie mamy punktów overtime. Niestety. Ale mamy w drugiej wojnie przeciwko papieżowi. Chyba to jest moment, kiedy zbieramy się do poważnej akcji na papieża. W ogóle to tu jest ta wojna. Jakaś boczna linia by chciała przejąć władzę. Jeszcze Ravenna została. Może gdybyśmy coś tutaj nam szybko zdobyli. No, dzieci z dynastii oczywiście, a nie, bo to nie jest... A, bo tu Bawaria się jeszcze wpakowała? O nie, to nam skopało sprawę. Czy nie stworzymy cesarstwa, bo Bawaria na swoje nieszczęście wpakowała się na nasze potencjalne ziemie. Takiej akcji się nie spodziewałem, wam powiem. No ale trudno. Przynajmniej zgarniamy już punkty overtime. Stańmy na tej, na czele tej armii osobiście. Tu w Ziemi Świętej nikogo nie ma. Kurde, nie, to może nawet nie ma sensu, jeżeli tam nic się nie dzieje złego, co wymaga naszej
operacji. Dobra, inwestujmy w to. Dobra. Czyli tu się zbliżamy tak naprawdę do zwycięstwa. No tu się nic nie zmieniło, kto tam rządzi. Jakąś armię teraz wystawili, ale za się nic nie da. I okej. Tu wygrywamy. Dość dużo ziem nam wpadło, bo nie trzeba pomyśleć, jak to rozdysponować. A co do nas, to ruszmy się tu, chociaż poradziliby sobie i bez nas, mi się wydaje, tam. No i teraz mamy Trybeusza w tym momencie, już po wojnie. Spróbujmy podnieść jakoś. To jest jedna wersja. Gdzie jest ten mąż naszej córki, który miał być królem, ale mu nie wyszło? Nie wiadomo gdzie. Albo gdzie co? Damy tytuły wnukowi od razu. O, on by okazał się nieudacznikiem, to nie dostanie. Wnuk od nas dostanie tu i zostanie księciem Genui. O. Gdzie tu jest książę Genui? I tu jeszcze mamy jedno terytorium. To damy temu panu. O. O, z papieżem się, czy papieżem się nie zbierzemy raczej. Powiedzmy z jego ludźmi, bo tam zakładam, że papież to już nie ma nawet wojska w tej chwili swojego. Był jakiś akt rozpaczy z jego strony. I okej. Wygrywamy, mamy tony wszystkiego i armia wraca do domu. Zróbmy ucztę, żeby się odstresować. Teraz na co tu zwrócimy uwagę? A, wszystko mamy. Musimy tylko poczekać na nową erę. Czyli teraz to zróbmy, co wtedy spapraliśmy. No, na szczęście mamy pieniądze, bo raczej był naprawdę smutny, gdyby to tak nie wyglądało, co do pieniędzy. O. Wymienimy jeńców na kasę. No i oczywiście rozbudowujemy się, gdzie można. To. O, wreszcie kopalnie polepszymy sobie. Okej. I wspaniale przyjęcie. Pewno trochę jesteśmy nielubiani za ciągłe wojny, zakładam, ale damy sobie z tym radę. Trochę w ogóle na tej mapie wyglądamy jak idź stąd i nie wracaj. Po prostu dziwnie to wygląda, ale mniejsza z tym. Zobaczmy, jak nasi wasale podchodzą do wojen ofensywnych. Trochę są niezadowoleni, ale myślę, że no nasz cel to jednak odzyskać, czy odzyskać, uzyskać tytuł cesarza, więc mimo niezadowolenia wasali decydujemy się na kolejny konflikt. Nie ma tu innego wyjścia specjalnie. O, możemy mu dać trochę haszyszu na lepszy talent, a co tam? Oj, nie poszło, nie poszło. A, nasz władca jest też tym czarnoksiężnikiem, więc chyba by chciał, żeby jego syn...
jego syn to wie, ale zaprzyjaźnijmy się z nim. Nasz syn jest naprawdę potężnym wasalem. W sumie naszą byłą żonę... co z nią zrobimy? Możemy jej iść do klasztoru. O, to będzie dla niej kara za zdradę. Nie chcę sobie psuć relacji z synem, trzymając jego matkę w więzieniu, a tak, wysłanie jej do klasztoru jest w miarę neutralnym posunięciem. I poprawmy sobie relacje z silnymi wasalami, to się może przydać. No i teraz zdecydowanie z trybuszami nam idzie lepiej. Nie był zadowolony specjalnie, mimo że... dostał pieniądze na ten cel. I mamy... przedmiot jak przedmiot, tak bym to opisał. Nic nadzwyczajnego. Mały szturm. I wszystkie tereny, o które walczymy, już będą nasze, czyli zaczniemy zgarniać punkty overtime. O, i nasza dynastia ma kolejnego perka. Co weźmiemy? Czy wojnę? Czy to? Myślę, że bardziej też... Ostatnio walczymy i będziemy taką drogą iść, więc weźmy to. Tylko nie widzę, gdzie jest jego armia główna. On ma garstkę w tej chwili, a on ma inny front, czyli nas w ogóle zignorował w tej chwili. No dobra, czyli wyruszamy w głąb jego terytorium. Okej, i mamy już punkt overtime, czyli dobrze. A, bo przekazałem. Kurde, to był błąd. To akurat mi się nie podoba, bo kto dostał Antiochię? Książę Syrii, który jest słaby. Ja bym to chciał mu odebrać, ale... A mogę, nawet bez tego. No dobra, wiem, że takie trochę to głupie, że daliśmy i zabieramy, ale... No to są zbyt cenne ziemie, żeby one nie były w naszych rękach i też nie widzę w ogóle powodu, dla którego miałby być w jego, tak szczerze mówiąc. Łonie, jakiego mamy kiepskiego książulka. To jest trochę przypał. I tutaj... kolejny kraj nam złoży hołd. Praktycznie wszystko nam składa hołd z marszu. Więc jak zbudować imperium bez wojny? No możemy tak tutaj powiedzieć. O, troszkę się odstresowaliśmy dzięki naszej byłej żonie, która no, dalej jest na dworze. O dziwo, nie wywaliła się gdzieś w świat, no trudno. I zaprzyjaźniamy się z synem bardzo dobrze. Jakieś badziewie się rozpada. Ale moloch, wiem, że się powtarzam, ale pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. No, weźmy to szturm. Chyba jednak duża armia szybciej radzi sobie z celami. Zwyczajnie.
I sporo rzeczy się wybudowało, czyli czas na dalsze inwestycje. Tu się jeszcze buduje. Rywal poszedł do piachu i kolejny arystokrata składa hołd cesarzowi. I kolejna tarcza, ale gorsza od tego samego, chociaż bardzo dobra. I tutaj, o, mamy jakiś potencjalny bunt. Jesteśmy zbyt duzi na terenach, na których nas nie powinno być, tak bym to najkrócej opisał. To niedobrze, nawet bardzo niedobrze. Rozbijmy te siły, to powinno zakończyć konflikt. Dobra, miałem rację. Okej, czyli odbiliśmy tereny, które chcieliśmy. Kończymy też wszystkie drzewka dyplomatyczne i skupmy się na stare lata trochę na wiedzy, żeby pchnąć jeszcze do przodu development naszego państwa. To się może przydać. Oczywiście pieniądze od patriarchy zawsze mile widziane. Dobra. Teraz do tych terenów tutaj. Ten pan jest troszkę za mocny. Chyba nie chcę, żeby on był jeszcze mocniejszy. Czyli zróbmy w ten sposób. I tu jest jakiś pomniejszy wasal. Prawda, z Kaspiany, czyli kulturowo trochę nie nasz, ale może być. O, więc to już jest teraz załatwione. I stało się. Który rok? Który rok mamy? Bo to ważne. 1204, kiedy jesteśmy gotowi, żeby ponownie odtworzyć Imperium Rzymskie. Okej, i mamy tytuł Augusta. To mi się podoba. Pięknie. To jest coś. I nie mamy tu Glorious nawet. Wspaniały, jak tak jest. Gdzie jest w ogóle nasza stolica de jure? Tak ciekawości. Nie mamy. Ale zastanawiam się, czy nie przyniesie do Rzymu. O, właśnie. Zróbmy to. Co tam? I skupmy rozwój też nad. O. Ciekawość, ile jest developmentu w Rzymie w tej chwili? 50, to nie jest za dużo. W Bizancjum pewno jest więcej. A nie, jeszcze mniej. No dobra. Może tak być. Podnieśmy tutaj podateczki. No i zobaczmy, liczę, że do buntu nie dojdzie, bo dość szybko się nasze wojska teraz zregenerują. Jeszcze ktoś tu wylądował w lochu. Oczywiście pieniądze się zawsze przydadzą i tak jak myślałem, nasze floty, znaczy floty, armie regenerują się błyskawicznie. Tu nic nie zrobimy, co się dzieje na dworze. Żadnych kultystów na dworze. Nie ma opcji. Tu nie wiem, co żeśmy dostali. O. To jest nawet niezłe, ale no żadna z tych rzeczy nie jest lepsza od tego, co już posiadamy.
No, ten Rzym wygląda naprawdę pięknie. Nie możemy? A za duży jest. Chciałbym go siłowo zwasalizować, ale się nie da. Pokojowo ciut brakuje. O, grę jest tu. A, tylko to możemy jako odbudowę imperium. Co w ogóle my jako de jure tereny? Jako de jure mamy tylko Bizancjum. To ciekawe, że reszta nie została uznana jako de jure rzymskie. W sumie też tu by warto było zająć to, żeby cały ten obszar zaczął de jure dryfować, ale poczekajcie, czy oni ich nie atakują? Kto ich w ogóle atakuje? Okej. Czyli sami zdobędą ten Jerit raczej. A nie, bo to jest jeszcze jakiś inny. O co oni walczą? A, o całe księstwo chyba. Dobra, dajmy to im zrobić po swojemu. Możemy teraz zrobić? Nic już więcej nie możemy zrobić. Powiedzmy, wprowadźmy nową modę z okazji stania się cesarzem. To i tak niewiele zmieni, bo ta moda wygląda realistycznie tak samo. I może zróbmy epos. Oczywiście najlepszy, jaki się da. Dla rodu. W sumie, tak do pełni szczęścia, zgarnijmy jeszcze tą jedną prowincję, co jest w Italii. W sensie przy samym Rzymie, tam jest jeden taki wasal, który ma kawałeczek ziemi. A, jeszcze laga mamy. A, bo myśleli o tym. Ciekawe, czy nam odda to. Czuć się zestresujemy i znów nam to podniesie. O, ale powinien oddać. Dokładnie, władca jest bez serca, więc myślę, że możemy tak robić. I fajnie było tutaj powywalać wreszcie tych upierdliwych członków rady, którzy się tu wepchnęli za przysługi, a nie dlatego, że są liczącymi się wasalami albo coś potrafią, po prostu są, bo są i tyle. Ale dalej nie możemy. Kurde, do kiedy? Czy 6 lat? Wszędzie to samo. No nic, to troszkę nas boli z pewnością, że my taką ekipę. To, bo to naprawdę sporo bonusów do wszystkiego. Co to za region? A, to jest ten nowo przejęty. On jest właśnie taki dziwnie, tu raczej dziwnie rozbudowany, nie tak jak my rozbudowujemy. Dlatego się zaskoczyłem, czemu tak. Hakna. No niestety, stary, nie przydałeś nam się. Okazałeś się do dupy. Tutaj całkiem to nieźle wygląda. Tu dzieci.
No, daleko, daleko, ale to chyba nie ma się nawet co bawić z tego powodu. Ja bym chciał ich najbardziej po prostu zwasalizować, ale się nie da. A ktoś ma klejmy do tego? Bo to też byłaby jakaś metoda. Może najpierw sprawdźmy tych, których mamy na dworze. Że ma jakieś tutaj pomniejsze ziemie. A zobaczmy sam ród. Mamy jego, można by zaprosić. A to jest jakiś niewierny prawie, że. To jest nasz ochroniarz, to ciekawe. Może jego. Ma jakieś mizerne te klejmy. Bo on ma do całości. Jest na naszym dworze już. O, to akurat pasuje. To jest nasz człowiek, służył nam od lat. Nie widzę powodu, żeby mu nie dać tego tytułu na własność, jeżeli jest to teraz wykonalne i też nawet niekłopotliwe dla nas, tak szczerze mówiąc, przy tej potędze. Nie chcę żadnych terenów nikomu zabierać. No, się troszkę wolno zbieramy i zaraz nas rozjadą. Dobra, niech te siły może tutaj się już ruszą na pomoc, bo to się inaczej może źle skończyć. Że inwestujemy. Dobra. I ta niewielka bitwa dała nam prawie 20% war score'a. Kasa nie gra roli w tym projekcie. Stać nas na to. No, szturmuj, szturmuj. No, niestety nikogo ciekawego nie pojmaliśmy tym razem. Przynajmniej na tyle, żeby to nam się pomogło w zwycięstwie jakimś szybkim. I stworzyliśmy jakiś epos, daje trochę prestiżu. Nie jest to zbyt dobra rzecz, tak? Szczerze mówiąc. O nie, starość i otyłość. Czemu tu lud umiera nagle? Bo to na pewno nie z powodu. A, to jest tam córka.
Córka wękartka. Nie będziemy tego sprzedawać, nie potrzebujemy pieniędzy, to na pewno. Córka bękartka weźmie ślub. Tak jest stosunkowo zdrowa, bo to jest dziecko nasze i naszej siostry, tak wam przypomnę. Więc to się mogło różnie brzydko skończyć, ale na szczęście nie. I super! Czyli wołoszczyzna trafia do naszego ochroniarza. Bardzo. Nasz władca się okazał szczodry i tym samym nasze imperium tak naprawdę teraz stanowi super potężną masę. No nie odzyskało wszystkich ziem rzymskich, to jest daleka droga do tego tak naprawdę, ale no jest potężne jak cholera, praktycznie nie do powstrzymania już, myślę. Mamy też jednego następcę, czyli tu nie będzie problemów, a też już nasz dziedzic spokojnie wprowadzi primogeniturę, zakładam, właśnie jak z technologią. Tu mamy wszystko. Czy coś się nowego pojawiło gdzieś w starszych technologiach? Chyba nie. Czasami przy dużym terenie się coś tam odblokowuje. No i tu za 9 miesięcy będziemy mieli... Zaczniemy pracę nad primogeniturą oczywiście. To jest najbardziej opłacalne. Tu jeszcze będzie musiał płacić troszkę wyższe podatki. I zobaczmy, kogo potrzebujemy. Oczywiście poetów nie ma jak zawsze. Irlandia zajęła Islandię, właśnie widzę. Powiedzmy, żonie dajmy to stanowisko, czemu nie? Niech się kobitka cieszy. Co jej mam żałować? To jest ważne, no bo się rozbudowujemy stale. Czyli drugi raz grając w Crusadersa zrobiłem Imperium Rzymskie, wcześniej Francuzami, a dokładnie dynastią Karolingów mi się udało to zrobić. Dobra, tak. Albo wiecie co, chyba i tak kończymy już na tym etapie, bo trochę nie ma to sensu dalej. Będziemy teraz po prostu wszystko podbijać, jak nam się żywnie podoba i gdziekolwiek, nikt nas już nie powstrzymano. Jest Mongolia, ale w tej kampanii nie wygląda na zbyt silną i nie sądzę, żeby była w stanie nas... Oh my god, ma tyle wojen Temujin, że wszystkich chyba nawet nie wygra. No, nie sądzę, żeby była dla nas problemem. A my byśmy tutaj stopniowo całą Europę Zachodnią zajęli. Zakładam, że wyrównałbym w pierwszej kolejności Włochy, a potem poszedł na Hiszpanię, żeby tutaj to zrobić. Może to będę grał, chociaż w sensie dla siebie, bez nagrywania, bo to już takie było trochę malowanie mapy. No nic, moi drodzy, tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.